Jesteśmy na ulicy Harcerskiej. Tu była moja szkoła podstawowa, porządnie wybudowana z cegły na początku lat 60. ubiegłego wieku, wraz z całym osiedlem na dołach. Ekipa pani Zdanowskiej tę szkołę zlikwidowała, sprzedając deweloperowi, wbrew protestom mieszkańców, budynek, działki z boiskami sportowymi. Na tym osiedlu następuje zmiana pokoleniowa i potrzebna będzie szkoła dla dzieci. Tylko tej porządnej szkoły już nie ma. Została rozebrana. Tak działa władza deweloperów. Trzeba to zmienić. Na ulicy Mackiewicza, właśnie w tym budynku, uczyłem się w 13 liceum. Tu została szkoła podstawowa. Liceum przeniesiono blisko Starego Rynku, na dzisiejszą ulicę Majzela. Te szkoły na szczęście istnieją. Kandyduję ponownie do Rady Miejskiej w Łodzi z obszaru działania moich szkół, by rozwijał się zgodnie z wolą mieszkańców, a nie deweloperów. Głosujcie Państwo na listę numer 1 do Rady Miejskiej oraz na kandydatkę na prezydenta Łodzi Agnieszkę Wojciechowską. Włodzimierz Tomaszewski, proszę o Państwa głosy.